Cześć i czołem, witam was serdecznie, tu Zardzewiały. Micha się cieszy, bo jestem w lesie. Słuchajcie, taki można powiedzieć, że spóźniony majowy wypad na Pstrągi. Słyszycie, co się wyprawia, po prostu przyroda eksplodowała. Tak, wszystko jest zielone, hałasują ptaszki, kukułki dają znać o sobie. No po prostu jest cudownie. Oglądajcie, zobaczcie, co się dzisiaj wydarzy. Ja ruszam, jestem już nad rzeką, moczę już nogi. Mam nadzieję, że coś ciekawego z tego będzie. Dzisiaj w akcji mój kijek, proszę was, Nano Cordo 18 gramów, Med 98, Fish Tank Delta, oczywiście jakiś Betamino wyląduje od Strike Pro w wodzie. No i będziemy próbować, tak? Na różne sposoby próbować przechytrzyć te kropkowane, piękne rybki. Dobra, uciekam, wy zostańcie, łowimy. Widzicie przede mną? Jest drzewo. Duże drzewo, które się pochyla nad taflą wody. Super miejsce. Pod warunkiem, że ryba po pierwsze będzie chciała, po drugie, że przeprowadzimy w tych okolicach skutecznie naszą przynętę. A problem polega na tym, że jest nawis gałęzi, który dotyka lustra wody. Ale mając pływający wobler, jeżeli uda nam się odpowiednio ustawić, dojść tam, jesteśmy w stanie spławić go na tyle, że to napięcie powierzchniowe przyłapie i przytrzyma naszą plecionkę i nie zahaczymy o drzewko. No a wtedy szansa na złowienie dobrej, grubej ryby jest o wiele większa i spora. Więc oczywiście postaram się tam podejść jak najbardziej cicho, tak żeby nie narobić tam za wielkiego hałasu. No i sprawdzimy to w praktyce. Czy uda się przeprowadzić, czy się nie uda, zobaczymy, dobra? Dobra, plan jest taki. Jak widzicie, generalnie jestem osłonięty od tego miejsca, bo to drzewo nas tu słoni. Staram się nie wchodzić na żadne gałązki i inne rzeczy. Teraz tak, poślemy tam w ten szybszy nurt wobler. On pływający. Płynie pięknie, plecionkę mam, cały czas ją trzymam na wodę i teraz już zaczynam pracować. Jestem pod pierwszym nawisem. Nic nie wyskoczyło. Pięknie przechodzi, jest ok. Drugi rzut. Tam, da radę. Idziemy jeszcze głębiej z woblerem. Teraz będę łowił w ciemno, prowadził praktycznie. Nie widzę woblera, co się dzieje tam. No i teraz możemy sobie jeszcze głębiej pozwolić na spenetrowanie tego miejsca. O ile... O, dobra. Zabiera go woda, pięknie go niesie. Jest tak, jak powinno być, ale go zabrała ślicznie teraz. Dobra. Nie było tam nic, co chciałoby zaatakować, ale jeszcze raz wpuścimy głębiej, ponieważ na pewno da się przełowić jeszcze kawałeczek tam dalej. Widzicie, miejsce jest potencjalnie no, zarąbiste, ale nic z tego nie wychodzi. No to jest takie pstrągowe właśnie tematy. Nic się nie wydarzyło. No dobra, jak się nic nie wydarzyło, to nie męczymy miejsca dalej. Jeszcze podam przynętę w dół. No już nie podam w dół, bo już jestem widoczny na 100%. Dobra, idę dalej, porzucamy, zobaczymy. Jest. Ale wydawało mi się, że poszedł większy pstrąg za tym woblerem. Już. Pięknie obarwiony. Mało lat. Pięknie obarwiony, naprawdę. Dwie kotwiczki. Bezzadziorowe. W sensie przygięte są zadziory. Więc i wychodzi łatwo wszystko. I popłynę lepiej. Jest. Mam wrażenie, że tam był ciut większy pstrąg, który się do tego chwapił jeszcze raz. Więc jeszcze raz to. Albo to był ten, tylko tak jakoś dziwnie bokiem mi błysnął. No pewnie ten był.
tą stronę. Tak. Obejdę to drzewo i postaram się pod nie wpuścić. Zobaczymy, na ile zaryzykujemy. Może jednak przynęta zostanie dalej u nas. Dziki tu mają raj. O. No zobaczymy. W sumie to stoję nad tym domem. Muszę ustawić się trochę inaczej, żeby ten wobler jednak tam wpadał odpowiednio i się trzymał. Czy ryba mnie widzi? Generalnie, jeżeli jest wysunięta. A jeżeli nie jest, to mnie nie widzi. Okej. Okay. Używam. Okej. Okay. Flokarbon gruby 0,22. O! Pozbyłem się kotwiczki z przodu. Wow, to był ten większy. Większy pstrąg. Widzieliście, co się stało? A intuicyjnie wywaliłem w kosmos, kurwa, tą rybę. Ale jaja. Dobra, biorę go szybko. No dobra, wypuszczamy go, nie będziemy go tam... Czekajcie, bo to błoto jest jaki. Jaka piękna ryba, zobaczcie. Jaki wybarwiony. Skubaniutki, ale wyskoczył na banana. Ale był. Ja cię zmieniłem. O, dobra, odpływa mały. O, poszedł jak pressing. Słuchajcie. Zmieniłem woblera. A tu spuszczałem go w zwałkę. I kotwicę urwałem na zaczepie. Kółko łącznikowe się wykręciło, wypięło. Już było mocno sfatygowane, nie zwróciłem na to uwagi. No i stwierdziłem, że odpalam tego jegomościa. W takim kolorowaniu, malowaniu, zobaczcie, on tak się mieni. Nie wiem, czy go widać. Mieni się tutaj jakieś takie czerwone kropki, taki trochę jasny jest. I tak mi się wcześniej wydawało z tamtej strony, co wam mówiłem, że był większy pstrąg przez sekundę, ale zwątpiłem, bo nie powtórzył, nic się nie zadziało. A tu proszę, i teraz odruchowo, intuicyjnie, wiecie, po zacięciu, kij jest dosyć mocny, no więc ta ryba wyskoczyła, ale parodia trochę westernu. Natomiast no, zobaczcie, pomimo tego, że obeszłem tą zwałkę, puściłem na jej zapływ i udało się rybę skusić. Tam na początku stała taka rybka, a tu stała taka już. No, takie 30, dobre 6-8 cm rybki. Kurka, ale jaja. Jest. Jest. Pięknie. Ale waleczna ryba. Nie za wielka. Ale jest pięknie. Chodź. To
maluszku. Olo, grubaski, ja cię kręcę. A to grubasek. Powiedz co, chodź Misiu, zrobimy sobie zdjęcie. Nie jesteś zbyt wielki. Ojej, na drogi, tak to się stało. Ale jesteś pięknie wybarwiony. Dobra. Już wyczepiony. W odbieraku, oczywiście zadziory przygięte standardowo. Super. Fish tank Delta skusił jego mościa. Fajna rybeczka. Zobaczcie, jakie piękne kolorasy ma. Takie żywe, jaka ładnie odbarwiona. Już. Dobra, zaraz ją zapuszczę. Jest kolejna rybka, bardzo ładnie odżywiona, bardzo w ładnych kolorazkach. Ja myślę, że ze 30, tak parę centymetrów. Piękny pstrąg, zobaczcie. O, taki potokowiec. Śliczny, nie? Cudowna rybka. Trochę nam kolorystyka i światło nie domaga. O, już jest lepiej. Wypuszczam ją. Tutaj nagrywamy. Niech sobie płynie do siebie. O, pięknie. Jest pięknie. Słyszycie te odgłosy? Jesteśmy w środku lasu. Naprawdę petarda. Dobra, idę dalej, łowię. Mam nadzieję, że jeszcze coś wam pokażę. Dobra, obawiamy tutaj. Jeszcze się deszcz rozpadał na to wszystko. Im więcej gałęzi nad tobą, tym będziesz bardziej suchy, nie? Ale można łowić przecież. Te gałęzie nade mną tylko im pomagają. O. Dobra, ja już zjeżdżam. Co chwilę coś przepaduje, ale to nie dlatego. Czas po prostu mi się skończył na dzisiejszy wypad wędkarski, więc zjeżdżam do domu. I co? Do następnego razu. Trzymajcie się. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i trzymajcie się. Na razie. Cześć.